Dobry, Milena Majewska, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Tegoroczny Free Radom Festival dobiegł końca. Za mieszkańcami miasta 3 dni świetnej zabawy. Były zjawiskowa parada, kino plenerowe, wystawy, warsztaty i spotkania autorskie. Tegoroczna edycja imprezy dotarła już na metę. Za mieszkańcami miasta koncerty, wystawy i liczne warsztaty. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu było Uwolnij swoją naturę. Wychodzimy z czerwca 76, ale też chcemy być do tego czerwca troszeczkę w kontrze, bo my chcemy mówić o wolności w sposób zupełnie nieskrępowany i mówić o różnych aspektach tej wolności. To już druga edycja, która finansowana była z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Widać, że i radomianie, i najwyraźniej mieszkańcy Mazowsza doceniają tę inicjatywę i przegłosowują ją w kolejnych BOM-ach. Tegoroczny Free Radom Festival został otwarty wyjątkową paradą żywiołów, która przeszła ulicami miasta. Przemarsz rozpoczął się na Placu Jagiellońskim, skąd grupa prowadzona przez otwarty teatr perkusyjny przeszła na Plac Korackiego. Nie zabrakło pokazów ognia, odgłosów bębnów i oryginalnych strojów. Po drodze uczestnicy parady mieli 4 przystanki, na których prezentowali krótkie przedstawienia. Z każdym kolejnym przystankiem do przemarszu przyłączała się większa grupa zainteresowanych radomian. Zwieńczeniem przejścia była wielka potańcówka zorganizowana na Placu Korackiego w rytm muzyki granej przez zespół Do Kapelusza. Jednak to nie był koniec wieczornych wrażeń dnia pierwszego, bowiem wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w kinie plenerowym. Na dużym ekranie wyświetlony został film pod tytułem Siostry Rzeki, który był również nawiązaniem do wystawy ustawionej w Parku Kościuszki, która jest projektem sprzeciwiającym się masowej wycince drzew. Ten obrazek jako jeden z pierwszych takich obrazów pokazał, że sam wyrąb to nie jest moment tu i teraz, tylko to ma ogromne konsekwencje dla nas, dla ludzi również po prostu i dla pokoleń. Matka karmiąca swoje dziecko, siedząc na wyrębie, ma pewnie myśl w głowie taką, że jej własne dziecko już nie uraczy takiej bujności drzew wokół. Tegoroczna edycja festiwalu zakończyła się w niedzielę i było to muzyczne zwieńczenie imprezy, bowiem w radomskiej Muszli wystąpił zespół Dym. Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej lecznicy. Odbyła się ona w trybie zdalnym i właśnie takie rozwiązanie skrytykowali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, którzy stwierdzili, że w ten sposób zostali pozbawieni możliwości zdobycia informacji. O całej sprawie parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, a także przedstawiciele Rady Społecznej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego poinformowali na konferencji prasowej. My tego nie akceptujemy i my się z tym absolutnie nie zgadzamy, szanowni państwo. My chcemy pogłębionej dyskusji. W tym raporcie, który został przygotowany, nie ma informacji, czy na przykład na taką pogarszającą się sytuację finansową szpitala miało wpływ to, że są rosnące ceny energii, wody, ścieków i tak dalej, i tak dalej. Jakie są pomysły na rozwiązanie tego typu problemów? Zdaniem posłanki Anny Kwiecień, taki tryb obrad spowodował, że informacji o działalności szpitala nie mają też jego pracownicy. Pracownicy też nie mają pogłębionej informacji co do tego, co się dzieje w szpitalu, jaka jest sytuacja, jaka jest kondycja i jakie są plany, bo bardzo często, proszę państwa, myśmy rozmawiali też i dyskutowali o planach na przyszłość. I dziwi mnie to, bo nigdy nie było na tych radach społecznych jakichś, nie wiem, karczemnych kłótni, awantur. Wręcz przeciwnie, one się odbywały w atmosferze naprawdę takiego spokoju i pogłębionej, merytorycznej dyskusji. Senator Wojciech Skurkiewicz dodał, że nie podziela argumentów przytoczonych przez wiceprezydent Martę Michalską-Wilk. Poinformował, że otrzymał maila, w którym wiceprezydent tłumaczy, że zdalne posiedzenie wynika z krótkiego terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Audyt i opinia co do wykonania budżetu, sprawozdania finansowego została wykonana 4 czerwca.
My poinformowani zostaliśmy jako członkowie Rady Społecznej 11 czerwca. Dziś jest 17 czerwca. Czy naprawdę te terminy były za krótkie, żeby zwołać stacjonarne posiedzenie i móc dyskutować nad najważniejszym dokumentem, nad tym, jak funkcjonowało kierownictwo szpitala, jak ten szpital funkcjonował w roku 2023? Użyłam tłumaczeń przede wszystkich prawdziwych i pan senator Wojciech Skurkiewicz powinien je przyjąć i zgodnie z regulaminem Rada Społeczna ma prawo obradować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie zdalnym, jeśli wymaga tego sytuacja. A tutaj mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, dlatego że musieliśmy zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Oczywiście pan senator dostał informację, że w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dyrekcja szpitala pozostaje do jego dyspozycji. Nad sytuacją finansową radomskiego szpitala pochylą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca. Przed nami obchody 48. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec 76. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Obchody jak co roku organizują władze miasta ze Stowarzyszeniem Radomski Czerwiec 76 i Solidarnością Ziemi Radomskiej. Pierwszym punktem był półmaraton, który odbył się w weekend 15 i 16 czerwca. W kolejne dni nie zabraknie koncertów, wystaw czy pikników. Celem tych imprez, które organizujemy każdego roku, jest to, żeby utrwalić w świadomości mieszkańców naszego miasta, ziemi radomskiej, ale również Polaków, to, że te wydarzenia, które rozegrały się w Radomiu 48 lat temu, dały początek nie tylko polskiej drodze do wolności, ale drodze do wolności Europy Środkowej i Wschodniej. Obchody Czerwca 76 są szczególnie ważne dla uczestników tamtych wydarzeń. Dzięki właśnie tym inicjatywom organizowanym przez miasto musimy dalej to pogłębiać, musimy dalej to robić, żeby ta historia nie poszła gdzieś w las, żeby ludzie Radomskiego Czerwca i tutaj radomianie i wszyscy bardziej to sobie utrwalali, tą historię. W tym roku swoją cegiełkę do obchodów dołożył samorząd województwa mazowieckiego, który przeznaczył na organizację 100 tysięcy złotych. Czerwiec 76 to nie tylko dobro Radomia, to dobro całej Polski, ale też Mazowsza. Dlatego to tak bardzo ważne, żeby też samorząd województwa mazowieckiego angażował się w kultywowanie tych obchodów. I dlatego też co roku jesteśmy, dlatego co roku dokładamy swoją cegiełkę. W piątek 21 czerwca o godzinie 20 na Placu Jagiellońskim odbędzie się widowisko muzyczne Radomski Czerwiec Wolności. Wystąpią Stanisław Sojka, Baranowski i Organek. W sobotę 22 czerwca Stowarzyszenie Droga Mleczna zorganizuje wydarzenie Bezkarna Półkolonia. Na uczestników czekać będą retro gry, zawody i poczęstunek. Początek o godzinie 15 na Borkach. 23 czerwca natomiast Resursa Obywatelska zaprasza na godzinę 14 na Plac Koraciego na piknik przystanek PRL. Oprócz tego klimatu, który przypomina te czasy, które być może większość z nas już z takim lekkim przymrużeniem oka sobie przypomina, to chcemy też merytorycznie przypomnieć, że one wiązały się z wieloma też niedogodnościami, z wieloma sytuacjami, które na co dzień uprzykrzały życie. Jedną z takich nowości, które przygotowaliśmy w Resursie, jest nowa gra planszowa Ekspedycja Radom, która pozwoli najmłodszym przekonać się, jak, w jaki sposób można było w tamtych czasach zdobyć kultowe wyroby produkowane w Radomiu. Kilka wydarzeń odbędzie się także po weekendzie. W poniedziałek 24 czerwca w swoje progi zaprasza Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Proponujemy oprowadzanie kuratorskie po wystawie Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Radoskór 1959-1999. Następnie o 18 godzinie recepta na sztukę Gwiazdy Hali RZO. Młodsi mieszkańcy nie pamiętają, ale my tam się świetnie bawiliśmy. Muzyka czasów PRL-u. Spotkanie z dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem i odsłuchy legendarnych płyt niezapomnianych gwiazd polskiej fonografii. To będzie związane z halą RZO. Ale całość dopełni koncert największych przebojów
PRL-owskich w wykonaniu Piotr Zarzyka Band. 25 czerwca o godzinie 18 u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego zostanie odprawiona msza święta. Obchody zakończy w środę 26 czerwca uroczysty koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu Dariusza Stachury oraz artystów Polskiej Opery Kameralnej. Wydarzenie odbędzie się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu rozpoczyna akcję Lato 2024. W sezonie wakacyjnym czeka nas wiele atrakcji. Akcja Lato 24 rozpoczyna się w piątek 21 czerwca. Wtedy zostaną dopuszczone do użytku kąpieliska na Borkach od strony ulicy Stasieckiego i Bulwarowej. Dwa kąpieliska strzeżone, jedno od ulicy Stasieckiego, drugie od ulicy Bulwarowej. Wykwalifikowani zawodowi ratownicy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, wodny plac zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat, boiska do siatkówki plażowej, ścieżki rowerowe. Nic, tylko przyjeżdżać i wypoczywać. Wypożyczalnia sprzętu wodnego i wodny plac zabaw będą czynne codziennie w godzinach od 10 do 18. To jednak nie wszystko. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu przygotował szereg innych atrakcji. Wśród nich m.in. taniec pod gwiazdami. W najbliższą niedzielę 23 czerwca wyczekiwany, wytęskniony tak naprawdę taniec pod gwiazdami dla naszych radomskich seniorów i nie tylko. Startujemy o godzinie 17, no i tak można powiedzieć, największa w Radomiu dyskoteka na dechach pod chmurką. Warto przyjść, warto zobaczyć, warto się pobawić od 17 do 21. Wstęp wolny oczywiście, już serdecznie zapraszamy, a będziemy się bawić w każdy czwartek i każdą niedzielę. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu przygotował także wiele aktywności dla najmłodszych. Wśród nich m.in. zajęcia z tenisa ziemnego, pływania, fitness czy łucznictwa. Po 291 dniach nauki prawie 30 tysięcy uczniów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zakończyło rok szkolny. Wyprasowane koszule, odświęte kołnierze, mundurki i granatowe spódnice. Dziś założone ostatni raz, za chwilę zostaną zamienione na krótkie spodenki i sukienki. Rok szkolny oficjalnie się zakończył. Przed uczniami ponad 2 miesiące wakacji. To jest duży wysiłek dla rodziców, babci, dziadków, bliskich, którzy ich tu przywożą, odbierają. Spotykam rodziców, dziadków, właśnie rozmawiamy. Także to jest też taki bardzo zasłużony czas wytchnienia i odpoczynku dla wszystkich. Zakończenie roku to jak zawsze czas podziękowań i podsumowań. Nadszedł też czas na to, żeby podziękować innym osobom, które tworzą całą społeczność naszego ośrodka. Jest to odpowiedni moment, żeby podziękować nauczycielom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu. W tym roku szkolnym na uczniów i nauczycieli czekało kilka zmian. Te najistotniejsze to darmowe laptopy dla czwartoklasistów, bony na sprzęt dla nauczycieli, a także nowy przedmiot – biznes i zarządzanie. Cieszymy się bardzo. Czy to był trudny dla Was rok? Trochę tak, ale bardzo szybko minął, więc już na szczęście koniec. Jakie plany na wakacje? Wyjazd z rodzicami na wakacje i spędzenie czasu z przyjaciółmi. Dla klas ósmych był to szczególnie ważny dzień. Przyszła pora na pożegnanie tak dobrze znanych murów podstawówki i rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Atmosfera była pełna radości i dumy z osiągnięć mijającego roku szkolnego. Zapomnienia o obowiązkach, bez konieczności wczesnego wstawania, żeby tu zdążyć na pierwsze zajęcia o 7.30. A życzę im dużo radości, wspaniałych relacji, wspaniałych miejsc, zachwycenia się tym pięknem tego świata i przede wszystkim bezpieczeństwa. Pierwszy dzwonek zabrzmi dopiero 2 września. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia.